Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zasady prac wirtualnych. To już nasz trzeci przykład, który jest dostępny na kanale. Dzisiaj znowu przejdziemy sobie do nieco krótszej belki, bo jedno przekupowej, ale pokażemy sobie przypadki, kiedy środek chwilowego obrotu będzie znajdował się poza belką. Dlatego zaczynamy w tym materiale od czegoś troszeczkę krótszego, żeby zapoznać się generalnie ze sposobem postępowania w takim przypadku. No i w następnym filmiku, na który już Państwa zapraszam, przeanalizujemy sobie znowu nieco dłuższy przykład, gdzie też te środki będą częściowo poza belką, częściowo na belce, w zależności, którą reakcję będziemy liczyć. No i postępując wzorem poprzednich materiałów, mamy temat naszego zadania i pod spodem narysujemy sobie plan sił, przypominając sobie króciutko zarazem, jakie tutaj zasady obowiązywały. Jednoprzekupowa belka i dwie podpory. Podpora A, zwróćmy uwagę, że jest to tym razem podpora przekubowa, ale nieprzesuwna. Pierwszy raz się z nią spotykamy. I druga podpora jest to utwierdzenie, ale z przesuwem pod kątem 45 stopni. I też zamianę tej podpory będziemy sobie robić w tym materiale po raz pierwszy, bo wcześniej mieliśmy do czynienia z utwierdzeniem, ale pełnym. Musimy sobie zacząć od którejś reakcji, żeby zamienić jedną z podpór. Będziemy może w pierwszej kolejności analizować sobie reakcję RAX, dlatego dla tej reakcji dokonamy od razu zamiany podpory. Czyli podpora B pozostaje nam bez zmian, utwierdzenie z przesuwem pod kątem 45 stopni. Podpora A, rozrysujmy sobie tutaj niżej, czyli podpora przegubowa, ale nieprzesuwna. Pamiętajmy o tym, że belka spoczywa na tej podporze, jest na niej jakby położona i dzięki temu, że mamy tutaj przegub, możemy się na tym przegubie obracać, ale nie możemy się na tym przegubie przełamać, chyba że byłby dostawiony dodatkowy osobny przegub, taki duży jak ten w punkcie P, w miejscu podpory dodatkowo. Tutaj mamy samą podporę przegubową nieprzesuwną. Chcemy policzyć reakcję RAX, czyli będzie to nasza reakcja pozioma. Może zrysuję ją ze zwrotem w prawą stronę RAX. No i w jaki sposób chcemy sobie, czy powinniśmy zamienić tą podporę? Zamiana tutaj jest bardzo prosta, bo cały czas trzymamy się zasady, że chcemy oswobodzić ten kierunek przemieszczania, czy taką możliwość ruchu, którą mamy zablokowaną i w tego efekcie powstaje reakcja, którą chcemy policzyć. Czyli jeżeli chcemy policzyć reakcję poziomą na tej podporze, no to musimy zwolnić poziomy, kierunek przemieszczania się na podporze A, no i oczywiście wpisać tutaj tą naszą szukaną reakcję RAX. W ogóle mogłam zacząć od tego, że na tym rysunku górnym, już to uzupełnię, wpiszę wszystkie reakcje, które będziemy liczyć, czyli dwie reakcje RAX i RAY wzajemnie prostopadłe na podporze A, no i na utwierdzeniu pamiętamy, że jeżeli występuje przesuw, to mamy jedną reakcję RB w postaci siły skupionej i mamy jeszcze moment utwierdzenia. Moment utwierdzenia MB. Ja go tutaj też wpiszę zgodnie z układem prawoskrętnym, czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Reakcję RB do wewnątrz jakby podpory, ale pamiętajmy, że zwroty
tych reakcji. To jest moje założenie. No dobrze, wracamy do naszego RAX, czyli już wiemy, w jaki sposób tutaj dokonać zamiany tej podpory, czyli zamieniam ją sobie na przegubową przesuwną w poziomie, no i dostawiam tutaj moją liczoną reakcję RAX. Zbieram, przypominamy sobie, zbieramy obciążenia ciągłe na dane tarcze, czyli w tym przypadku mamy dwie tarcze rozdzielone przegubem, pierwszą i drugą. No i na pierwszą tarczę zbieramy obciążenie z tych 6 metrów, obciążenie stałe o wartości 3, czyli 3 razy 6 to mamy 18 i przykładamy je w połowie tych 6 metrów, czyli 3 i 3, wartość 18 i analogicznie obciążenie zebrane na drugą tarczę z odległości tym razem 3 metrów, też obciążenie stałe, czyli przyjmujemy lokalizację siły w połowie tej trójki. No i 3 razy 3 to mamy tutaj 9 kN. Mogę na razie te jednostki tutaj rzeczywiście wpisać. Wpiszę również odległości, w których te moje siły są przyłożone. 1,5 metra i również tutaj 3 metry, no i do podpory też mam 3 metry i do samego końca, tutaj troszeczkę za wysoko to wymiarowanie, ale już niech tak zostanie, 3 metry i 3 metry. Pozostałe obciążenia sobie przepisujemy, tutaj mamy jedną siłę pod kątem 45 stopni i też przypominamy sobie, że dobrze jest ją od razu rozłożyć na składowe, poziomą i pionową. 45 stopni, czyli obie składowe będą takie same, 6 pierwiastków z 2, czyli dzielę przez pierwiastek z 2, bo to jest przeciwprostokątna w kwadracie, czyli pamiętamy przeciwprostokątna w kwadracie o boku A wynosi A pierwiastków z 2, więc mój bok wynosi 6 kN i 6 kN, oczywiście pod kątem prostym. No i zwroty zgodnie z tym, jak działa mi ta siła zielona. Te zwroty muszą mi się złożyć do tej mojej siły 6 pierwiastek z 2. No i przepisujemy jeszcze momenty, czyli po lewej stronie przegubu moment 5 kN, a po prawej stronie przegubu przeciwnie zwrócony moment 10 kN. No i pamiętamy oczywiście o tym, że tylko jedna reakcja, ta, którą liczymy, znajduje się na planie sił. Mamy ten plan przygotowany i będziemy sobie z nim przechodzić przez te wszystkie nasze 4 reakcje. Zaczynamy właśnie od reakcji R, A i Y, czyli tutaj zostawiłam miejsce na podpory, podporę B. Zostawiamy 45 stopni, obciążenia oczywiście pozostałe są tutaj dokładnie takie, jak przed chwilą na planie sił narysowaliśmy i podpora A przesuwna, no i zaznaczamy sobie tą naszą reakcję RAX zgodnie z tym, co przyjęliśmy przed chwilą. No i przechodzimy do planu przemieszczeń. I tu oczywiście ponownie muszę sobie wpisać te podpory i przegub. I oczywiście pamiętamy o tym, że mamy dwie tarcze, czyli ponownie będziemy szukać dwóch środków obrotu, chyba że dla którejś tarczy będziemy mieć translację, to wtedy niewłaściwy środek obrotu, albo ewentualnie będzie ona nieruchoma. No to wiadomo, środka wtedy nie będzie. Popatrzmy
na tą naszą belkę. Od czego tutaj możemy zacząć? Nie mamy tych charakterystycznych podpór, o których mówiliśmy sobie wcześniej, czyli na przykład utwierdzenia pełnego, które nam dawało tarczę nieruchomą najczęściej. Nie mamy też podpory przegubowej, nieprzesuwnej, w której najczęściej moglibyśmy szukać chwilowego środka obrotu. Mamy przesuw na podporze przegubowej i przesuw na utwierdzeniu. Jeżeli zobaczyłabym taką tarczę, wydaje mi się, że w pierwszej kolejności zaczęłabym tutaj od translacji jednak. I teraz jak to wygląda i dlaczego translacja dla tarczy drugiej? Mówiliśmy sobie już wcześniej, że podpora, to utwierdzenie nie pozwala na obrót. I jeżeli przypomnicie sobie Państwo poprzednie sytuacje, kiedy ten przesuw był góra-dół, to mówiliśmy sobie, że ta nasza belka nie może się obrócić ani tak, ani tak. I oczywiście, jeżeli tu występuje nachylenie tego przesuwu, to zostaje ta sama zasada, nie możemy się obrócić ani tak, ani tak. Przypominamy sobie, że dla tego przypadku, gdzie przesuw był pionowy, możecie sobie Państwo zerknąć tam na te przykłady, one tutaj generowała nam ta podpora translację w górę albo w dół. I teraz jeżeli ten przesuw mamy pod kątem, no to dokładnie pod tym kątem, czyli w tym przypadku mamy te 45 stopni. Ja się znowu tutaj postaram, żeby chociaż trochę ten rysunek mi wypadł w jakiejś skali. Dobrze, to powiedzmy, że mniej więcej. O, właśnie nawet, no nic, dobrze, jest. Translacja i ja wybieram sobie, czy ta translacja będzie po tym nachyleniu w górę, czyli tak jak teraz sobie wyrysowaliśmy, ale równie dobrze mogłabym tą translację wyrysować po tym kącie, ale skierowaną w dół mojej kartki. To jest w tym przypadku mój wybór. Zdecydowałam wpisać ją w górę. Będę potrzebować również tutaj przemieszczenie dla tej dziewiątki. Za chwilkę sobie do niego wrócimy. Na razie nie przyjmuję wartości. Tutaj też sobie zapiszę 45 stopni, czyli rzut na kierunek pionowy i poziomy z tego przemieszczenia musi być taki sam. To też będzie dla mnie pewnego rodzaju sprawdzenie, czy tu się wszystko zgadza. I przechodzę teraz do tarczy pierwszej. I co ja tutaj robię? Jeżeli przypomnicie sobie Państwo ten materiał, w którym omawialiśmy 6 przypadków poszukiwania położenia środka chwilowego obrotu, to w zasadzie przez 5 z 6 towarzyszyła nam zasada, że szukamy tego środka na przecięciu prostych prostopadłych do możliwych kierunków prędkości, czy też do kierunków prędkości możliwych. Tutaj oczywiście nie mamy planów prędkości możliwych, mamy plany przemieszczeń, ale jest to jakby w pełni analogiczna sytuacja, czyli będziemy szukać środków na przecięciu prostych prostopadłych do kierunków przemieszczeń. Możliwych przemieszczeń, tych, na które pozwalają nam podpory. Czyli jeżeli ja sobie tutaj skorzystam może z linijki, mam nadzieję, że kartki mi wystarczy. Tak, powinno wystarczyć. Dobrze, czyli wykreślam sobie prostą, prostopadłą do tego mojego przemieszczenia z założonej translacji. To jest możliwy kierunek przemieszczenia pod tym kątem 45 stopni do poziomu i do niego prowadzę sobie prostą prostopadłą. Czyli generalnie tu też będę mieć w tym przypadku 45 stopni oczywiście. I z tej podpory również wykreślam sobie kierunek prostopadły do możliwości przesuwu na tej podporze. Za chwileczkę okaże się,
że będzie tu jakieś przemieszczenie poziome, bo tylko na takie przemieszczenie pozwala ta podpora z przesuwem. W związku z tym do tej możliwości, do tego kierunku wpisuję prostą prostopadłą. I na przecięciu tych dwóch prostych prostopadłych do możliwych kierunków przemieszczeń znajdujemy sobie położenie, niech się nazywa O1, bo dotyczy tarczy pierwszej, czyli chwilowy środek obrotu dla tarczy pierwszej, i od razu mogę wpisać zwrot prędkości kątowej, no bo skoro założyliśmy tutaj translację, to zgodnie z tą translacją obrót względem O1 będzie przeciwny do ruchu wskazówek zegara omega 1. Również tutaj jakby obowiązuje to, co sobie pokazywaliśmy już wcześniej, a mianowicie jeżeli połączymy sobie, może być jakiś różowy kolor, koniec tego przemieszczenia i środek obrotu, to znajdziemy tutaj φ 1, czyli ten kąt obrotu. No i teraz idziemy dalej. Przejdziemy sobie na razie do podpory, czyli w podporze, no na tym kierunku prostopadłym, który sobie wyznaczaliśmy, no teraz prowadzimy do niego właśnie prostopadle, wrysowujemy przemieszczenie zgodnie z obrotem, czyli nasze przemieszczenie będzie poziome, oczywiście, i skierowane w lewo, bo tak wprowadziliśmy sobie ten obrót. Gdybyśmy translację zrobili w dół, no to w takim przypadku położenie środka byłoby dokładnie w tym samym miejscu, bo też by wynikało z przecięcia, ale obrót byłby w drugą stronę, bo translacja w dół, w związku z tym to poziome przemieszczenie również miałoby zwrot w prawo. Zachęcam Państwa bardzo, żeby sobie spróbować taki schemat, taki jakby właśnie ala odbicie lustrzane, narysować również. No i może teraz, mając ten schemat, będziemy jeszcze za chwilkę liczyć przemieszczenia odpowiadające siłom, tak samo jak poprzednio. Ale zanim do tego przejdziemy, w ogóle policzmy sobie to przemieszczenie poziome. Ja je tutaj specjalnie wpisałam innym kolorem niż to po translacji. Zaraz wytłumaczymy sobie dlaczego. Zakładam, mogę tutaj założyć na tym moim środku znowu najprostszą prędkość kątową, to co sobie już mówiliśmy wcześniej, czyli daję wartość delta 0. I wyznaczam tę wartość na podporze. W jaki sposób? No tutaj również analogicznie do tego połączenia wcześniejszego dla tego przemieszczenia z translacji łączę koniec ze środkiem obrotu. Tu też łączę koniec przemieszczenia ze środkiem obrotu i muszę oczywiście otrzymać ten sam kąt φ1, bo obracam się względem tego samego środka. No i pamiętając naszą definicję, że omega 1 to jest tangens φ1, no to powinniśmy już teraz wiedzieć, że to przemieszczenie do tej odległości powinno nam dać to nasze delta 0. No to zobaczmy, ile powinniśmy tu przyjąć. No żeby wiedzieć, ile tu przyjąć, musimy znać tą odległość od podpory A na BC do środka obrotu. Skąd wiedzieć, ile ona wynosi? No zobaczmy, skoro w takim razie, może ja to jeszcze tutaj tak przedzielę, albo nie, potraktujmy to jako całość, będzie nam łatwiej. Od punktu A do przekupu było łącznie 6 metrów, czyli tutaj łącznie mamy 6 metrów. I zobaczmy, że tworzy nam się tutaj trójkąt prostokątny pomiędzy A, przegubem, a środkiem. Kąt jest 45 stopni, więc tu na dole też 45 stopni tutaj. W związku z tym ta odległość w pionie pomiędzy punktem A a środkiem również wynosi 6. Przeciwprostokątna 6 pierwiastków z 2.
Czyli już wiemy, że ta szóstka, te 6 metrów w pionie pomnożone razy delta 0 da nam przemieszczenie poziome 6 delta 0. I od razu w zasadzie możemy policzyć sobie tą translację, bo to będzie ta odległość, jeżeli już ją mamy wyznaczoną, tą przeciwprostokątną, razy delta 0, czyli tu będziemy mieć 6 pierwiastków z 2 delta 0. Czyli w rozłożeniu na składowe będzie to szóstka poziomo i szóstka pionowo. I za chwilkę sobie do tego wrócimy, do tej translacji. Na razie zajmijmy się tą, skupmy się na tej tarczy pierwszej. Czyli wyznaczyliśmy sobie przemieszczenie w podporze i przemieszczenie w tym naszym przegubie. Teraz wyznaczymy sobie przemieszczenia odpowiadające tym siłom skupionym. Z czego skorzystamy w pierwszej kolejności? Może zacznę od tego skrajnego lewego punktu. Łączę go sobie linią przerywaną ze środkiem obrotu, tak samo jak dla tych punktów. Łączyłam punkt przyłożenia przemieszczenia, początek przemieszczenia ze środkiem obrotu. Korzystam z jednego z twierdzeń, które Państwo też już poznaliście. Jest to twierdzenie o zgodności rzutów na prostą. Pamiętamy o tym, że w ramach tarczy przemieszczenia, które mają początki na prostej, są zaczepione na tej prostej, muszą dawać takie same rzuty na tą prostą. Czyli jeżeli ja już tutaj wyznaczyłam sobie przemieszczenie poziome 6 delta 0, to w każdym punkcie na pewno będę mieć przemieszczenie poziome 6 delta 0. I tutaj dla tego końca belki i również od razu wpiszę je tutaj dla tej osiemnastki, to będzie jedna ze składowych tego przemieszczenia, bo tutaj no już widzimy, że jeżeli będziemy sobie wrysowywać, czy potraktujemy sobie może mój długopis jako ten kierunek prostopadły do linii łączącej punkt, w którym wyznaczamy przemieszczenie ze środkiem obrotu, to mój długopis niebieski wyznacza nam kierunek prostopadły. No i ten otwarty pisak pokazuje nam zwrot tego wypadkowego przemieszczenia zgodnie z przyjętym zwrotem prędkości kątowej. Więc teraz zobaczmy. Mam nadzieję, że to jest widoczne, że to moje wypadkowe przemieszczenie, ono dałoby rzut na oś X właśnie w postaci 6 delta 0. I teraz muszę sobie wyobrazić, w jaki sposób w takim razie będzie działać składowa pionowa tego przemieszczenia. I może narysujemy sobie ją kolorem czerwonym. No i widzę, że żeby to przemieszczenie miało zwrot w lewo i w dół, to moja składowa pionowa musi być zwrócona w dół. I tu pomiędzy nimi mamy kąt prosty. Wrysowuję od razu składowe z tego powodu, że za chwilę będziemy sobie przymnażać. Pamiętamy siła razy przemieszczenie odpowiadające, czyli poziome, pionowe razy pionowe. No a teraz wartość. Ile wynosi wartość tego przemieszczenia? Żeby określić wartość, znowu mnożymy sobie prędkość kątową razy odległość pod kątem prostym od kierunku tego przemieszczenia do środka obrotu. Pod kątem prostym do pionowego przemieszczenia, no to będzie odcinek poziomy, czyli dokładnie to będzie ta odległość od kierunku przemieszczenia pod kątem prostym do środka obrotu, czyli zobaczmy, tutaj mamy te 3 metry, czyli składowa pionowa w tym przypadku będzie równa 3 delta 0. I gdybyśmy sobie chcieli sprawdzić poziomą składową, to ona powstaje w ten sam sposób. Delta 0, prędkość kątowa,
pomnożona razy odległość pod kątem prostym, czyli pozioma składowa odległość w pionie, pod kątem prostym do szóstki pomiędzy tym punktem przełożenia a środkiem obrotu, no to była tutaj ta nasza szóstka. 6 metrów razy delta 0 jest sprawdzone 6 delta 0. No to teraz jeszcze sobie to przećwiczmy na tym, jeszcze raz na tym drugim przemieszczeniu, odpowiadającym 18. No to znowu, tą szóstkę 6 delta 0 przenieśliśmy sobie z rzutów na prostą. Połączę sobie znowu ze środkiem obrotu ten mój punkt i teraz znowu wyobrażam sobie, jak byłoby skierowane przemieszczenie wypadkowe, czyli pod kątem prostym do tej mojej przerywanej linii łączącej środek i łączącej punkt, pod kątem prostym niech to będzie ten mój długopis i znowu z obrotem zgodnym z założoną prędkością kątową, czyli niech ten otwarty mój pisak wskazuje zwrot wypadkowego przemieszczenia. No to widzę, że rzut na oś poziomą się zgadza, no a żeby to było przemieszczenie o tym zwrocie kierunku w górę i w lewo, to składowa pionowa musi być zwrócona w górę, czyli ta analiza taka służy mi, czyli ta prosta prostopadła i kąt obrotu służą mi zdiagnozowaniu, czy składowa pionowa będzie w górę, czy będzie w dół. No i teraz znowu wartość tej składowej pionowej, jak liczę, pod kątem prostym, czyli w poziomie odległość pomiędzy przemieszczeniem a środkiem obrotu, czyli ta odległość pod kątem prostym do kierunku przemieszczenia, czyli też tutaj mamy 3 metry, czyli delta 0 razy 3 metry, 3 delta 0. Tu nie wolno nam się pomylić w tych zwrotach górę i w dół, ale zobaczmy, że jak już mamy to narysowane, to bardzo łatwo to sobie sprawdzić. Po prostu widać, patrząc na rysunek, czy my się dobrze obracamy. Jeżeli bym sobie wyobraziła, że przykrywam jedną ręką lewą część, na przykład od środka obrotu, to wszystkie przemieszczenia pionowe po tej stronie powinny być na przykład w górę albo wszystkie w dół. Jeżeli obrót mam przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, no to wszystkie powinny być w górę, no i te poziomy oczywiście w tym przypadku w lewo. Jeżeli przykroję drugą stronę, no to teraz wszystkie składowe po lewej stronie pionowe zgodnie z tym obrotem powinny być w dół, jeżeli bym miała ich więcej. Tu mam akurat tylko to jedno i tutaj też to jedno, plus jeszcze to dla translacji. Nie wrysowuję sobie na ten rysunek wypadkowego, ponieważ to byłoby zdublowanie wartości przemieszczenia. Ktoś, kto by to czytał, rozumiałby to tak, teoretycznie, że jest i pozioma, i pionowa, i jeszcze pod kątem. W związku z tym starajmy się tego unikać. Jeżeli mamy taką potrzebę, bo na przykład nie do końca to widzimy, naszkicujmy sobie gdzieś obok ten rozkład, żeby to zobaczyć, ale nie na tym samym rysunku, albo ewentualnie zróbmy sobie linię przerywaną ołówkiem, żeby nie wyglądało to na zdublowanie przemieszczenia. Dobrze, to idziemy teraz do tej translacji. Tu już w zasadzie dużo wiemy, bo 6 pierwiastków z 2 delta 0 to jest wartość przemieszczenia, o 2 w nieskończoności dla translacji i omega 2 równa 0. No ale jeszcze zostało mi wyznaczenie przemieszczenia dla tej dziewiątki. Mogłabym wrysować sobie tu znowu przemieszczenie pod kątem 45 stopni, ale ja sobie tu od razu rozłożę, żeby było mi wygodniej w tym punkcie. I też zobaczmy, że gdybym zrzutowała pod kątem prostym to przemieszczenie na kierunek poziomy, dałoby mi to 6 delta 0. Tu tak samo rzut, no 6 delta 0, zwroty w lewo. Rzuty na prostą wszędzie się zgadzają i tutaj również wrysuję sobie to przemieszczenie składową 6 delta 0
i wrysuję składową pionową. Tu co prawda ona, gdybym miała to wszystko ładnie w skali, powinny być tej samej długości pod kątem prostym. No i rzut tu 45 stopni, więc 6 delta 0 wyniesie też składowa pionowa. Stąd widzę, że mi się te rzuty tutaj zgadzają, ten poziomy z pionowym są takie same. To, o czym mówiłam, że ta translacja też nam się sprawdzi, no czy ten kąt tutaj się zgadza. Bo gdyby stąd wyszło nam przemieszczenie poziome, no nie wiem, na przykład 3 delta 0, no to wtedy tutaj byśmy no, mieli niezgodność, bo to 6 pierwiastków z 2 nie daje rzutu 3 delta 0, co by świadczyło o tym, że translacja musiałaby być teoretycznie pod innym kątem, więc coś musielibyśmy wtedy zrobić tutaj źle, szukamy błędu. No i równanie. Zostaje nam do rozpisania równanie, czyli delta L. No i po kolei, tak jak poprzednio, mnożymy. Szóstka pozioma na przemieszczeniu poziomym. Tu już się pojawiają te poziome przemieszczenia, na które czekaliśmy. Zwroty zgodne, czyli ta sama zasada, iloczyn dodatni, 6 razy 6 delta 0. Pozioma mamy pionowa. Pionowa 6 na przemieszczeniu 3. Obie w dół, czyli zgodne zwroty, iloczyn dodatni, 6 razy 3 delta 0. Dobrze, no i idziemy dalej. RAX w prawo na przemieszczeniu 6 delta 0 w lewo, czyli iloczyn z minusem RAX razy 6 delta 0. 18 i 18 przemnażam przez 3, bo siła pionowa, przemieszczenie pionowe, iloczyn ujemny, bo zwroty przeciwne, 18 razy 3 delta 0. No i dalej, moment 5, przyłożony do tarczy pierwszej, bo po lewej stronie przegubu. Porównujemy z tym obrotem, z tą prędkością kątową omega 1 na tarczy pierwszej. Widzimy, że te obroty są przeciwne, czyli mamy minus 5 omega 1. Za omega 1 będziemy wstawiać nasze delta 0. O, tu jeszcze za moment do tego wrócę, bo pominęłam jeszcze tutaj wyprowadzenie, żebyśmy wiedzieli, że wszystko się zgadza. Idę do tarczy drugiej, moment 10, mnożę razy ile? No razy 0, bo prędkość kątowa druga wynosi 0. No to jeszcze 9 na przemieszczeniu przeciwnym 6 delta 0, czyli minus 9 razy 6 delta 0 równa się 0. Dla każdego pamiętamy delta 0. No i stąd nasze RAX akurat ze zwrotem wpisanym w prawo wyszłoby nam ujemne 9,83. No oczywiście wynik w kilo-newtonach. Gdybym wrysowała reakcję w lewą stronę, tutaj mielibyśmy wynik dodatni. Chciałam jeszcze na sekundkę wrócić tutaj. Przyjęliśmy sobie prędkość kątową delta 0. Rozpiszę tylko to sprawdzenie, czyli albo powiedzmy stąd 6 pierwiastków z 2 delta 0 to była ta moja translacja do odległości pod kątem prostym, czyli do tej czerwonej przeciwprostokątnej. No to się zgadza, przez 6 pierwiastków z 2 daje nam delta 0, no albo na przykład to 6 delta 0 przez odległość 6, to tylko rozpisujemy sobie jako sprawdzenie, czy rzeczywiście wszędzie nam to delta 0 wychodzi. No i jest, mamy pierwszą reakcję ze środkiem obrotu poza belką. Będziemy sobie jeszcze ćwiczyć na kolejnych przykładach. Tu pamiętajmy o tej zasadzie prostych, prostopadłych do możliwych kierunków przemieszczeń. Idziemy sobie teraz do kolejnej reakcji, a mianowicie do RAY. No i dalej zostajemy przy podporze A, czyli podporę B wrysowuję sobie tutaj bez zmian. Podpora A, przypomnijmy sobie, w oryginale przegubowa nieprzesuwna i tym razem chcemy na niej policzyć pionową RAY. No to znowu zamieniamy podporę tak, żeby zwolnić możliwość ruchu w pionie.
No i tutaj ta zamiana powoduje nam, że musimy sobie tą podporę wpisać niejako trochę taką obróconą, ale to nic nie przeszkadza. Tutaj zaraz zobaczymy, że no jakby zaniedbujemy całkowicie odległość tej podpory, odległości zostają całkowicie bez zmian. Wpisujemy sobie R, A, Y. No to w takim razie tutaj, gdzie miałam tą podporę, nanoszę sobie, co prawda mam tą linię w tle, ale już nie szkodzi, nanoszę sobie R, A, Y, które będziemy liczyć. I tu też zwrócę od razu Państwa uwagę na to, że jeżeli na przykład jednocześnie uczycie się rozwiązywać reakcje z zasady prac wirtualnych i jednocześnie zrównań równowagi, to starajcie się jakby tak troszkę odciąć, rozwiązując jedną metodą od tej drugiej i odwrotnie, bo inaczej wyglądają te podpory wrysowane na reakcjach. Przypomnijmy sobie, że na statyce, jak widzieliśmy na statyce w sensie korzystając z równań równowagi, jeżeli widzieliśmy taką podporę przegubową przesuwną, to reakcja lądowała prostopadle do tej podpory. Tak zresztą jak my sobie tutaj, o jeszcze wrócę z tą pierwszą kartką, tak jak my sobie tutaj wyrysowywaliśmy te reakcje, tak jak one działają. A w zasadzie prac wirtualnych reakcja pojawia się na swobodnym kierunku, bo ten kierunek zwalniamy zgodnie tutaj z tą zasadą, która obowiązuje, więc reakcja jest na kierunku zwolnionym. Dobrze, no i w takim razie tutaj też uzupełniam w planie przemieszczeń, moje A. Oczywiście pozostała część planu sił bez zmian. No i teraz przyglądam się znowu temu mojemu schematowi. Pamiętam o tarczy drugiej i o tarczy pierwszej. No i tutaj pamiętajmy po pierwsze o tym, że ta podpora pozwoli tylko na przesuw w górę, w dół, albo pozwoli nam się obrócić na tej podporze, tak, albo tak, ewentualnie. Nie pozwoli nam się na pewno złamać w ten sposób, ani w ten sposób. Tego być nie może. Jeżeli byśmy poprowadzili sobie prostą prostopadłą z definicji, tak jak poprzednio, do kierunku tego przemieszczenia, no to wychodzi nam, że tutaj środek obrotu musi leżeć gdzieś na belce. I taki schemat myślenia powinniśmy mieć na początku, zaczynając od tarczy pierwszej. Gdybyśmy zaczęli od tarczy drugiej, co by nam się tutaj mogło nasunąć? No po pierwsze, widząc tą translację, ja tu na chwileczkę wrócę z tym zadaniem, które przed chwileczką rozwiązaliśmy, bo to zobaczmy, że to jest to samo. Więc teraz, gdybym ja tą translację tutaj powtórzyła, to zobaczmy, jaka była konsekwencja. Ta translacja dawała nam rzut na oś poziomą. W tym przypadku wpisana translacja w górę dawała przemieszczenie poziome w lewo. I tu było ok, bo ta podpora na to pozwalała. Ale gdybyśmy tak samo postąpili w tym przypadku, wpisujemy translację, mamy rzut, to zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tu powstaje nam kolizja, bo ta podpora pozwala tylko na przesuwanie góra-dół albo ewentualnie na jakiś obrót. I to jest dla nas sygnał, że tak nie może to wyglądać. Jeżeli powstaje nam przemieszczenie, które jest blokowane przez inną podporę, to znaczy, że tutaj ten plan musi wyglądać inaczej. No inaczej, no to jak inaczej? Jakie my tu jeszcze mamy opcje? Mamy tutaj, powiedzieliśmy sobie, że teoretycznie moglibyśmy się obrócić na tej podporze. Obrócić się, więc wtedy nasz plan przemieszczeń wyglądałby tak, albo wyglądałby o tak. Takie plany z
środkiem w podporze już sobie poprzednio omawialiśmy. Ale znowu popatrzmy, czym by to skutkowało. Mój niebieski długopis się obraca, a tutaj mam utwierdzenie, które pamiętajmy o tym, na takie obroty nam nie pozwala i na takie też nam nie pozwala. Tu w ogóle nie może być obrotu, tu może być wariant pierwszy. Tylko translacja z przesuwu, a jeżeli translacja jest blokowana, to zostaje tylko druga opcja, czyli nieruchoma tarcza. Jeżeli powstaje nam kolizja, to jedyną opcją jest V równe 0, czyli tarcza druga nieruchoma. Zachęcam Państwa do zatrzymania sobie tego filmiku nawet podczas tego mojego wcześniejszego tłumaczenia tych kolizji i spróbujcie sobie rozrysować tą translację i zobaczyć to przemieszczenie poziome, które tu jest w kolizji. I tak samo obrót na tej podporze i obrót na tej podporze, który tu jest w kolizji z utwierdzeniem. No to skoro my już wiemy, że jedyną opcją jest tarcza nieruchoma, to tu również to powinno trochę znajomo dla nas wyglądać, bo przegub, dla którego prędkość liniowa jest równa 0, to z definicji jest środek obrotu, tylko w tym przypadku o 1 dla tarczy pierwszej. I zobaczmy, czy mi się tu wszystko zgadza. Środek obrotu dla tarczy pierwszej, czyli obracam się albo tak, albo tak. No i zobaczmy, powiedzmy, że obrócę się w dół, tu mam trochę więcej miejsca, czyli linią przerywaną spróbuję sobie tutaj zaznaczyć linię, na której będą leżeć końce przemieszczeń. O, jeszcze tutaj te dalej. Czyli moje przemieszczenie odpowiadające reakcji R, A, Y zgodnie z założonym w takim razie w tą stronę obrotem omega 1 będzie mieć zwrot w dół pod kątem prostym do linii łączącej punkt, w którym będę wyznaczać przemieszczenie i środek obrotu, czyli tu kąt prosty pionowe przemieszczenie. I tak samo tutaj na końcu dla tej szóstki, no takie dosyć długie mi tu wyszło przemieszczenie i jeszcze dla tej osiemnastki, dla każdej siły, którą mam na planie sił. Wszystkie przemieszczenia są pionowe, rzuty na prostą równają się 0 i to się zgadza, bo tutaj ta tarcza też ma przemieszczenia równe 0, przegub ma przemieszczenie równe 0, wszystko nam się zgadza. Plan sił bardzo prosty i tu zgadza się nam to przemieszczenie z możliwością ruchu na podporze A. Przyjmujemy sobie znowu za omega 1 najprostszą możliwą wartość prędkości kątowej i mnożymy razy odległości, czyli tutaj trójka do tego przemieszczenia 3 delta 0, dalej mamy łącznie 6, czyli 6 delta 0 i łącznie 9, czyli 9 delta 0. No to żeby wyglądało jak 9, nie jak 8, może się poprawię. 9 delta 0. No i teraz rozpisujemy równanie delta L. Przemieszczenie tylko pionowe, więc siła pionowa pozioma jest mnożona razy 0, czyli dodatnio mamy 6 razy 9 delta 0, bo zgodne zwroty. Dalej mamy RAY przeciwne zwroty, czyli minus RAY razy 6 delta 0. 18 na plusie iloczyn, zgodne zwroty, 18 razy 3 delta 0. I dalej mamy jeszcze moment 5, porównujemy go z prędkością kątową, popatrzmy, że przeciwne zwroty, czyli minus 5 omega 1, za omega 1 podstawiamy delta 0, no i cała druga tarcza nieruchoma, więc tu wszystko nam się zeruje, równa się 0 dla każdego delta 0. Tutaj dziewiątka, RAY.
wyjdzie nam tutaj dodatnie i to będzie 103 przez 6, czyli około 17,167. No nie zawsze ten wynik musi być taki idealnie równy w kilonewtonach, bo mamy siłę i wynik dodatni, czyli zwrot w rzeczywistości, tak jak wpisaliśmy, czyli w górę. I znowu tylko przypomnę, że nieważne, czy obrót daliśmy w dół, czy obrót byśmy dali w górę, lustrzane odbicie musiałoby nam dać ten sam wynik reakcji. No i idziemy dalej. To też była pewna nowość tutaj w stosunku do poprzednich przykładów. Idziemy do planu przemieszczeń dla momentu. Przechodzimy tym samym na podporę B, czyli wracam sobie z podporą A do pierwotnego stanu, czyli podpora przegubowa nieprzesuwna. No i podporę B my już zamienialiśmy sobie utwierdzenie, ale nie z przesuwem pod kątem. Tutaj ten kąt 45 stopni i moment wpisaliśmy sobie prawoskrętnie. Zamieniamy sobie taki schemat, no znowu w taki sposób, tutaj jakiś punkt B, żeby oswobodzić obrót tym razem, skoro mamy liczyć moment. Czyli powstaje nam tutaj połączenie przegubowe, skoro ma być swobodny obrót, ale reszta zostaje bez zmian. Czyli swobodny ma być kierunek pod kątem 45 stopni, a prostopadły do niego ma być zablokowany. Czyli mamy podporę z przesuwem pod kątem 45 stopni. No i wrysowany jeszcze ten moment B. Tutaj nie A, tylko B. Skoro jesteśmy na podporze B. Czyli wpisujemy sobie podpora przegubowa przesuw pod kątem. Mogę sobie tu przedłużyć. Zaznaczyć, że jest 45 stopni, no i wpisać ten moment, który będziemy liczyć, MB. No i tak samo tutaj dorysowujemy tą naszą podporę z przesuwem. No tu już może to 45 stopni zostawię, mam u góry. Dobrze, no i teraz patrzymy na ten nasz plan i znowu pamiętamy o dwóch tarczach. Tarcza pierwsza i tarcza druga. Czy mamy tu coś charakterystycznego? Jakąś charakterystyczną podporę, od której warto by było zacząć? Jak najbardziej tak, mamy podporę przegubową nieprzesuwną, czyli wiemy, że dla tej podpory V jest równe 0, bo ona nam nie pozwala ani na przesuw w pionie, ani w poziomie, ale pozwala na obrót, więc jest świetnym kandydatem na środek obrotu. No i możemy sobie w takim razie spróbować przeanalizować, co będzie, jeżeli obrócę się na tej podporze. Mogę to zrobić tak, mogę to zrobić tak. Może zostawię w tym położeniu, bo mam trochę więcej miejsca. To w takim razie ta część, no w przegubie, prawda, musimy mieć ciągłość, więc przegub pójdzie mi tutaj razem. Złamiemy się w obrócimy się w podporze, nie złamiemy się w ten sposób ani w ten sposób. No i zobaczmy, obróciliśmy się też na podporze B. Czy tak może być? Jak najbardziej tak, bo przecież podpora B ma tutaj przegub, czyli pozwala nam na obrót, no i pozwalałaby też na przesuw w taki sposób. No dobrze, a dlaczego w takim razie nie zaczęliśmy od tej podpory i nie zaczęliśmy od tego, że... Bo jaki mógłby być inny tok naszego myślenia? Prosta prostopadła do podpory, może nie będzie na czerwono, wcześniej rysowaliśmy linią przerywaną. I teraz na tej prostej prostopadłej, jakbyśmy sobie wyobrazili, że ona tam dalej gdzieś jest, ja ją, żeby było widać, to trochę tutaj oszukam, że to jest prosta prostopadła do kierunku przemieszczania.
I jeżeli od podpory nie mam już żadnej innej podpory, żeby tutaj je połączyć na dwóch prostopadłych kierunkach do przemieszczania, gdybym na przykład obok miała również podporę przesuwną, mam przegub, to do przegubu też prowadzę prostą prostopadłą. I na przecięciu znajduję środek obrotu. Ale zobaczmy, że to jest znowu bardzo podobna sytuacja jak w tym przykładzie pierwszym. Środek obrotu poza belką, więc tak, tu jakieś przemieszczenie w tą stronę do góry, tu przemieszczenie do góry, czy nie do góry, tylko od na prostej prostopadłej, skoro tu do góry w lewo, to tu w lewo. No i co? Rzuty na prostą się powinny zgadzać, czyli wszędzie powinnam mieć przemieszczenie poziome w lewo. No i uwaga, no kolizja. Znowu kolizja z podporą A, bo ta podpora na przesuw nie pozwala. Dlatego tutaj ten schemat musimy odrzucić, szukania środka obrotu na przecięciu prostej, prostopadłej do kierunku przemieszczenia na podporze. I jeszcze będziemy sobie mówić, zawsze jak jest przegub, szukamy prostej, prostopadłej do tego przegubu w stosunku do belki i na tym przecięciu mamy środek obrotu. No bo tutaj uzyskiwany byłby rzut poziomy różny od zera. Więc zostaje nam ten schemat ze środkiem obrotu w punkcie A, czyli jakieś O1 w punkcie A i końce znowu wyznaczamy sobie. Że tutaj jednak będę się posiłkować linijką, żeby nie było super krzywo. Dobrze, i w takim razie przemieszczenie interesuje mnie na końcu, bo mam siły pod kątem prostym do linii łączącej środek. Interesuje mnie dla osiemnastki, czyli to są te plany, które ćwiczyliśmy w dwóch pierwszych materiałach. Wszystkie środki są na belce, rzuty równe 0. No i to się nam wszystko zgadza i tu w przegubie również. I ja już patrzmy, że sobie jako pierwsze tu wpisałam w górę, więc automatycznie założyłam sobie, że mój obrót jest taki omega 1. No i wtedy te obracają się w dół. No i w takim razie to, co mówiliśmy sobie i tutaj łączymy linia przerywana, żeby może rozróżnić to, że to jest ta linia, na której leżą końce naszych przemieszczeń. Więc tutaj środek obrotu dla tarczy drugiej, patrząc na przemieszczenie w przegubie, które łączy tarczę, obrót muszę mieć przeciwnie do wskazówek zegara omega 2. No i będę potrzebować dla tej dziewiątki przemieszczenie pionowe zgodne z obrotem. No i teraz mogę sobie coś założyć. Albo omega 1, albo omega 2, obojętne. To jest mój wybór, od której chcę liczyć. Założymy sobie omega 1 równe delta 0, więc znowu patrzymy na odległości. Tu mamy trójkę, czyli 3 delta 0. Tu też mamy trójkę, czyli też 3 delta 0. No i od A do przegubu łącznie 6 metrów, czyli 6 delta 0. Prościutko udało nam się policzyć. No tu oczywiście też powstają te kąty obrotu. Mówiliśmy sobie, że właśnie wtedy, kiedy one są na belce, łatwo te kąty zaznaczyć. W przypadkach, kiedy, tak jak w tym pierwszym, są poza belką, to no, nie dla wszystkich tych przemieszczeń musimy je też wyrysowywać, żeby sobie nie zaciemniać tego rysunku dodatkowo. No i tu mamy jakieś fi 2. No i w takim razie znowu z definicji liczymy omega 2, czyli tangens fi 2. Czyli w takim razie biorę tą wspólną szóstkę, 6 delta 0, no i dzielę ją przez odległość. Od podpory do przegubu, czyli tu popatrzmy, łącznie było
6 metrów, no to też się okazuje delta 0. Nieważne w takim razie, czy byśmy zaczęli od lewej strony, czy od prawej, wyszłoby nam to samo. No i do tego przemieszczenia tu łącznie mamy 4,5, czyli 4,5 delta 0. I mamy cały plan przygotowany, liczymy delta L. Przemieszczenie razy siła na minusie, minus 6, 3 delta 0. Dalej, 18, 18 i trójka na plusie, 18 razy 3 delta 0. Moment 5 porównujemy z prędkością kątową, zwroty zgodne, czyli plus 5 razy omega 1 za omega 1 delta 0. 10. Moment przyłożony do tarczy drugiej. Porównujemy zwroty, też popatrzmy, że są te same, czyli plus 10 razy omega 2, no w tym przypadku za omega 2 też delta 0. No i jeszcze ten nasz moment na utwierdzeniu, który będziemy liczyć, MB też porównujemy z prędkością kątową drugą, czyli plus MB, bo zwroty zgodne, razy omega 2, czyli delta 0, równa się 0 dla każdego delta 0. Chociażby nam miejsca brakowało, to musimy gdzieś to napisać. No i MB, zgodnie z tym, jak tutaj wrysowałam zwrot, wyjdzie nam wynik na minusie 183 przez 2, czyli około minus 91,5 kilonewtonometra. Pamiętajmy o jednostce momentu, kilonewtonometry, siły kilonewtony, czyli w rzeczywistości zwrot tego momentu działa mi przeciwnie. Jeszcze sprawdzę, czy na 100% wszystko uwzględniliśmy, czy nic nie pominęliśmy. Właśnie, jeden iloczyn, drugi iloczyn, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Sześć iloczynów, warto sobie to sprawdzić i zobaczmy, rzeczywiście ja bym tutaj pominęła, bo jeszcze dziewiątka. Uwzględniałam szóstkę, uwzględniałam osiemnastkę, piątkę, dziesiątkę, połknęłam dziewiątkę. Wpiszę ją tutaj troszeczkę wcześniej na kartce. Tu mi się powinno zmieścić. Też na wspólnym, na przemieszczeniu o takim samym zwrocie, czyli też będzie plus 9 razy 4,5 delta 0. O, i teraz się wszystko zgadza. Warto sobie, szczególnie jak tu i tak nie było dużo tych sił, ile tych iloczynów powinniśmy mieć i ile tych składników pojawia nam się w tym równaniu, czy nic nie pominęliśmy. No i ostatnia reakcja, tutaj z pewną nowością, z nowym elementem, który myślę, że też się nam tutaj przyda. Będziemy liczyć RB, czyli znowu podpora A wraca na swoją starą pozycję, nieprzesuwna. No a podpora B, zobaczmy sobie, czyli to nasze utwierdzenie z przesuwem i chcemy tutaj obliczyć tym razem reakcję prostopadłą do tej podpory w punkcie B. I zamiana będzie tutaj wyglądała w taki sposób, że co my musimy zrobić? Musimy zostawić blokadę na obrót, a oswobodzić prostopadły kierunek do podpory. Co się stanie, jeżeli oswobodzimy prostopadły kierunek do podpory? Jeden kierunek, ten pod kątem 45 stopni, jest już swobodny. Jeżeli teraz ja oswobodzę drugi prostopadły, to zostanie mi swoboda przemieszczania się tego punktu B na płaszczyźnie, czyli ja będę mogła i do góry, i na dół, i w lewo, i w prawo, i pod kątami się przemieszczać, ale utwierdzenie, więc blokada na obrót zostaje. I teraz jak my ją zaznaczamy symbolicznie, również na mechanice budowli ten symbol obowiązuje, zaznaczamy sobie takim jakby klinem, trójkącikiem i to jest właśnie ta nasza
blokada na obrót. Tu napiszę, że zostaje z wykrzyknikiem. Bo można by się było zastanawiać, no nie znamy takiej podpory, która tylko blokuje obrót, więc wprowadzono taki symbol. No i oczywiście tutaj ta nasza reakcja RB pod kątem prostym, czyli tu to 45 stopni, powinniśmy sobie, troszkę mi się rozmazało, wyrysować. Więc tutaj wpisujemy sobie ten symbol blokady w punkcie B i wrysowujemy sobie na prostej prostopadłej do tych 45 stopni, wrysowujemy reakcję RB pod kątem prostym. Gdyby to był przesuw równoległy w pionie, to wyglądałoby to podobnie. Też mielibyśmy blokadę na obrót, a reakcja byłaby prostopadła. Będziemy sobie jeszcze taki przykład robić. Dobrze, no to popatrzmy na plan. Znowu tarcza pierwsza. No i tarcza druga. I co się tutaj dzieje? Znowu mamy charakterystyczną podporę. Spróbujmy zaeksperymentować sobie z takim samym schematem jak przed chwilą, czyli tylko może zróbmy sobie obrót w drugą stronę dla odmiany o 1. Obróćmy się w górę. Przed chwilą obracaliśmy się w dół, to teraz obróćmy się w górę, może troszkę mniej. Przezroczyste linijki się jednak lepiej sprawdzają w takich przypadkach. Tak, jesteśmy tutaj, czyli teraz zadecydowaliśmy sobie automatycznie, że obracamy się tutaj w dół, a w przekubie w górę. Czyli prędkość kątowa powinna być wrysowana omega 1 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No i jeszcze dla tej osiemnastki też w górę. Kąt prosty. Fi 1, fi 1. No a co się dzieje w tym miejscu? Przemieszczenie w górę to w takim razie, no albo... Tak, moglibyśmy sobie pomyśleć. No, że był taki plan, gdzieś tam się pojawiał, przemieszczeń, no, że tak się to obracało, bo w przekubie musi być ciągłość. Ale tu nam się powinna zapalić czerwona lampka, no tak, tak, ale nie może tak być, bo obrót zostaje zablokowany. W związku z tym ja się nie mogę ani tak obrócić, ani tak obrócić, ani tak, ani tak. Ale mogę się przesuwać, dowolnie przesuwać na płaszczyźnie. Czyli ten kierunek tutaj, ta translacja, która mi będzie wynikać z tego przemieszczenia pionowego w przegubie, które pociągnie mi za sobą całą tą tarczę drugą, w tym przypadku w górę, gdybym zmieniła tutaj obrót na odwrotny, to translacja byłaby w dół, jak najbardziej może tutaj wystąpić. I dla tej dziewiątki też sobie tutaj wpiszemy wymagane przemieszczenie, wszystkie pod kątem prostym. Może nawet, żeby było tutaj bardziej ten znaczek widać, o jego takiego większego zrobię i podpiszę jeszcze strzałką blokada na. Więc tak to w tym przypadku funkcjonuje. I delta L, a jeszcze oczywiście wartości przemieszczeń, się tak troszkę rozpędziłam, bo szybko nam to pójdzie, bo zobaczmy znowu najprostszą możliwą wartość prędkości kątowej. Tu mamy 3, więc 3 delta 0. Dalej do 18 też mamy 3, czyli 3
delta 0 i do przegubu 6, 6 delta 0. To w takim razie cała translacja też 6 delta 0, O2 w nieskończoności, omega 2 równa 0, o jeszcze dopiszę translacja. No i delta L liczymy może troszeczkę niżej. 6 na przemieszczeniu 3 dodatnio, zgodne zwroty. 18 na trójce na minusie, bo zwroty przeciwne. 18 razy 3 delta 0. Piątka porównuje z prędkością kątową pierwszą. Zwroty przeciwne, minus 5 omega 1 za omega 1 delta 0. Dziesiątka, moment, mnożony jest razy 0, bo znowu tarcza druga, translacja, moment przyłożony do tarczy drugiej, prędkość kątowa 0. Dziewiątka na przemieszczeniu 6, przeciwne zwroty, czyli minus 9 razy 6 delta 0. No i zostaje nam jeszcze RB. I teraz zobaczmy, RB jest pod kątem, ma być na odpowiadającym przemieszczeniu, czyli pionowym. To ja muszę zrzutować to RB na kierunek pionowy, jeżeli ja je zrzutuję, to okaże się, że RB ma zwrot, ten rzut ma zwrot w dół, czyli przeciwnie do tego przemieszczenia. Tutaj zrzutowane na kierunek pionowy będzie działało w dół, w związku z tym będę mieć minus. RB zrzutowane tu z 45 stopni to będzie razy pierwiastek z 2 przez 2 i razy 6 delta 0. Równa się 0 dla każdego delta 0. Przeliczmy sobie jeszcze, czy wszystko uwzględniliśmy. 1, 2, 3. Tutaj w przegubie mieliśmy, ale nie mamy siły, więc jest ok. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 iloczynów jest. Czyli RB, wynik siły, liczbowo 22, 39 kN około. I teraz my przyjęliśmy sobie zwrot do podpory i jeżeli tak jest przyjęty, to reakcja wychodzi na minusie. Czyli w rzeczywistości zwrot tej reakcji jest zwrócony od podpory w górę i w prawo. Może raz tu chociaż dopiszę, zwrot w rzeczywistości przeciwny. Taki komentarz zazwyczaj robiliśmy sobie na statyce, korzystając z równań równowagi. I proszę Państwa, mamy nasz pierwszy przykład rozwiązany ze środkiem obrotu poza belką, z blokadą na obrót, co tutaj również było nowością. No i jeszcze w międzyczasie pojawiła nam się zamiana podpory w postaci tej podpory przegubowej z przesuwem w pionie. Wcześniej były w zasadzie przesuwy w poziomie, które nam znikały. Tutaj podpora przegubowa stała, zamieniła nam się na przesuw w pionie, co dało nam też bardzo charakterystyczny tutaj plan. Więc można powiedzieć, że no, trzy przynajmniej takie nowe akcenty. No i tak jak wspomniałam, kolejny przykład, który niebawem już postaram się jak najszybciej zamieścić na kanale, to będzie kolejny przykład ze środkami poza belką dla belki dwuprzegubowej, więc nieco dłuższej. Bardzo, bardzo Państwu za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za wszystkie bardzo ciepłe komentarze, które pomimo późnej pory nagrywania bardzo mnie motywują, bo wiem, że po drugiej stronie jesteście Państwo i że korzystacie z tego, co na kanale się pojawia. Także dziękuję bardzo. Jestem z Wami całym moim serduchem i trzymam kciuki za efekty nauki. Życzę Państwu owocnego całego tygodnia. Do zobaczenia w następnym materiale.